Cześć, mam na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do wysłuchania wszystkich bajek i wierszy, jakie dla Was przygotowałem. Jeśli podobają Ci się te bajki, to koniecznie posłuchaj, co powiem Ci na samym końcu. A teraz, miłego słuchania. Mam nadzieję, że pierwsza część wakacji taty Oli podobała Ci się, bo mam dla Ciebie część drugą. Zapraszam. Ola i tata przez całą godzinę skaczą na bombę i porównują, kto potrafi dalej pryskać. Wprawdzie tata wygrywa za każdym razem, ale i tak jest fajnie. Okej, okay. przyznaję, jesteś mistrzem świata w skakaniu na bombę, stwierdza Ola, kiedy siedzą na brzegu basenu i jedzą lody. Znowu bo tata mówi, że na wakacjach należy jeść lody co najmniej trzy razy dziennie. Chociaż myślę, że tamta gruba pani może być jeszcze lepsza ode mnie. Założę się, że ona potrafi naprawdę nieźle prysnąć. Tata się śmieje i wskazuje na dość dużą kobietę w kostiumie w kwiatki. Tato. Tak nie wolno mówić o kimś, kto jest gruby, szeptem strofuje go Ola. – Coś ty, tutaj wolno, jesteśmy za granicą, więc i tak nikt nie rozumie tego, co mówimy – odpowiada tata. Ale tamta pani się odwraca i mierzy tatę surowym wzrokiem. – Ja akurat jestem z pańskiego kraju i doskonale wszystko rozumiałam. Tato robi się czerwony jak burak i zaraz zaczyna przepraszać tę panią. Potem Ola i tata wracają do Edka i mamy, którzy zostali przy basenie dla dzieci. Ola zauważa, że tata wciąż jest cały czerwony na twarzy. Najpierw myśli, że dalej jest mu głupio z powodu historii z dużą panią, ale potem widzi, że tata jest wszędzie czerwony. Jeju, tato, ale się spiekłeś mówi. Nie, nie, opaliłem się tylko na brąz, prawie na czekoladę, odpowiada tata i z dumą klepie się po brzuchu. Ola uważa, że tata przypomina raczej pomidora w spodenkach, ale on dalej się upiera, że to opalenizna. Przed kolacją wszyscy postanawiają uciąć sobie drzemkę w pokoju. Ola rozmyśla o dniu, który wkrótce się skończy. Jest naprawdę super i bawią się ekstra, ale Oli nie daje spokoju myśl, że będą spali w hotelu tylko sześć nocy, a potem znów trzeba będzie wracać do domu. W hotelowej restauracji aż roi się o potraw w najróżniejszych kształtach i kolorach, i można brać, co tylko się chce. Niektóre rzeczy wyglądają trochę dziwnie, ale Ola i tak nakłada sobie na talerz górę jedzenia, bo tata twierdzi, że zawsze trzeba spróbować, zanim się powie, czy coś się lubi, czy nie. Sam jednak najwyraźniej zapomniał o tej zasadzie, bo w ogóle nie nałożył sobie żadnej z tych tajemniczych potraw, tylko niesie na talerzu ogromny stos udek kurczaka, paluszków rybnych i frytek. I nic innego. Tato, nie bierzesz żadnych warzyw? Dziwi się ola. Przecież mam tu mnóstwo warzyw. Broni się tata. Wcale nie. Oj, ola, cóż jesteś tylko dzieckiem, więc nie możesz wiedzieć wszystkiego. Pozwól zatem, że opowiem ci coś o frytkach. Zaczyna tata. Otóż frytki nie biorą się tak, jak ci się być może wydaje, z czarodziejskiego drzewa frytkowca. Ani żaden frytkowy Mikołaj nie zostawia ich ciemną nocą pod frytkową choinką. Tata niebezpiecznie się rozkręca. Tato, wiem z czego robi się frytki. Przerywa mu Ola. Lecz tata ciągnie dalej, jakby wcale jej nie słyszał. O nie, tak naprawdę frytki robi się z... Jesteś na to gotowa? Ta-dam! Ziemniaków! I dlatego frytki są warzywami. Do tego, jak widzisz, tata z maszystym ruchem podnosi butelkę keczupu, właśnie polewam je keczupem keczupem zrobionym z pomidorów więc to kolejna porcja warzyw. Mam na talerzu mnóstwo warzyw. Dobrze, chodźmy jeść kończy tata. Przez następnych kilka dni jest naprawdę fajnie. Edek oczywiście co chwilę gdzieś im ucieka i sika do basenu dla dzieci. W tym raz chyba specjalnie. Tak przynajmniej podejrzewa Ola. Tata kupuje ogromny kapelusz, który według niego jest niesamowicie elegancki. Ale zdaniem Oli jest po prostu okropny. Okropne jest też to, że jednego wieczoru tata wyjada cały zapas frytek z restauracji. Poza tym jest jego żal. Bo tak się spiekł, że wszystko go boli, kiedy się kładzie na leżaku. Ale i tak być na wakacjach jest fajnie. Kąpać się i opalać, i jeść lody. Lecz co wieczór, gdy Ola kładzie się spać, myśli tylko o tym, że są o jeden dzień bliżej powrotu do domu. I przez to nie potrafi zasnąć. Kiedy ostatniego dnia pakują walizki, Ola aż ma łzy w oczach. Tak bardzo nie chcę, żeby wakacje już się kończyły. Ola, no już dobrze, pociesza ją tata. Tak bym chciała, żebyśmy mogli mieć wakacje codziennie, mówi Ola. Ja też bym chciał, ale cóż, tak się nie da, odpowiada tata. I nagle wygląda, jakby mocno się nad czymś zastanawiał. Chyba, że się da. Jest poniedziałek, wakacje się skończyły, na matematyce Ola nudzi się tak, że prawie robi jej się niedobrze. Jasne, miło znowu zobaczyć się z całą klasą, ale naprawdę trudno się skupić na obliczeniach, kiedy się cały czas myśli o tym, o ile przyjemniej byłoby się teraz kąpać i jeść lody. Ola wraca rowerem do domu po dniu, który wydaje się jej najdłuższym dniem na świecie, a na dokładkę zaczyna padać. Ola jest naprawdę zła. Lecz kiedy dociera do domu, humor bardzo szybko jej się poprawia, bo tata przygotował niespodziankę. Odkręcił wszystkie kaloryfery, więc w mieszkaniu jest upał. Z piwnicy przyniósł leżaki i ustawił je w salonie. Nadmuchał piłkę i kolorowe zwierzaki i nalał wody do miski. Miska nie jest duża, ale tym śmieszniej jest udawać, że to basen. Tata nawet się nie złości, kiedy Edek skacze na bombę i chlapie wodą na pół pokoju. Potem Edek chce przetestować swoją maskę do nurkowania, wkładając głowę do sedesu, ale to akurat zdaniem taty nie jest zbyt dobry pomysł. Po kąpieli tata z mamą rozstawiają na stole w jadalni mnóstwo talerzy i półmisków z łódkami z kurczaka, trójkątami pizzy, parówkami, frytkami i masą innych pyszności. – Proszę, na kolację mamy bufet – z dumą ogłasza tata. Ola przyznaje ze śmiechem – prawie jakbyśmy znowu byli na wakacjach. – Właśnie, wcale nie trzeba lecieć samolotem, żeby się dobrze bawić – bo w udanych wakacjach nie chodzi przecież o to, gdzie się jest, tylko z kim się jest. Tylko trzeba jeszcze pamiętać, żeby się cieszyć tym, że jest fajnie. Kiedy jest fajnie? Zamiast się zamartwiać, że kiedyś się skończy, prawda? Mówi tata do Oli. Tylko jedna ważna sprawa chociaż znów jesteśmy na wakacjach i tak musisz zjeść warzywa, dodaje i nakłada Oli na talerz dodatkową porcję frytek. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli podobają Ci się te bajki, to podziel się nimi ze znajomymi. Polub profil bajkowego podcastu na Facebooku i Instagramie. Zapraszam też na stronę bajkowypodcast.pl. Będzie mi także niezmiernie miło, jeśli pomożesz w tworzeniu i rozwoju tego podcastu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Pamiętaj, nawet 5 zł będzie świadczyło o Twoim dużym zaangażowaniu. Bardzo za to dziękuję i zapraszam do słuchania innych bajek. Wszystkiego dobrego!